Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościem tym jest Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam panią, witam państwa. Jest co prawda zima, ale ja chciałam pana pytać o remonty dróg. Bo zima nie zawsze przeszkadza, prawda? I tutaj w Wałbrzychu te prace się toczą, chociażby na ulicy De Gaulle'a w dzielnicy Szczawienko. Ale zanim przejdziemy do De Gaulle'a, chciałabym zapytać o stan przygotowań do rozpoczęcia największej powojennej inwestycji w Wałbrzychu. Mówię tu o obwodnicy zachodniej. W tej chwili, z tego co wiem, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Jak to będzie dalej? No więc właśnie, bo tutaj często mieszkańcy niepokoją się, że to tak długo trwa. Że to trwa, długo, tak. Że niby przyznali pieniądze, że będzie obwodnica, radośnie ogłaszamy, po czym się nic nie dzieje. No właśnie. W oczach mieszkańców tak to wygląda. Przypomnę, że ZRID został wydany w 2012 roku. I więc samo projektowanie to była końcówka 2010-2011 roku, więc w tak zwanym międzyczasie minęło 5-6 lat. Wydawałoby to, się, że to już powinno być gotowe. Ale to nie mówię o tym, to już mówię o samej dokumentacji, która w pewien sposób straciła aktualność, bo te ostatnie lata są szczególnie istotne, jeżeli chociażby o zmianę prawa, o zmianę niektórych ustaw. Poza tym zmieniły się pewne warunki przestrzenne również. Nikt, powiedzmy, w 2010 nie myślał o centrum przesiadkowym. W międzyczasie urodziło się centrum przesiadkowe. Te rzeczy wszystkie trzeba uaktualnić. A co też nie jest proste co i wymaga nie. Zabiegów określonych. Więc trwają w tej chwili prace nad uaktualnieniem wszystkich dokumentacji. A poza tym przygotowanie już całej dokumentacji przetargowej, to w normalnej sytuacji, kiedy jest przygotowana dokumentacja, to ogłasza się przetarg. W sytuacji tej inwestycji, w momencie, gdy jest przygotowana dokumentacja przetargowa, to musimy ją wysłać do CUPT-u, to jest Centralny Urząd Projektów Transportowych, Dużych Projektów Transportowych. Dopiero oni mają 21 dni na sprawdzenie uzupełnienia. Czy to dotyczy dróg, czy wyjątkowo kosztownych inwestycji? To jest, tak jak mówię, dużych projektów transportowych. I nasza obwodnica jest dużym projektem transportowym. Bardzo dużym, nawet można bardzo powiedzieć. Bardzo dużym, więc nie jest to w ramach RPO, tylko to jest w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I ten projekt aż musiała zatwierdzać Bruksela. To jest teoretycznie z pieniędzy, które są przeznaczone dla Polski, ale to, że przeszliśmy wszystkie procedury... Z innej kubki po prostu. Z innej kubki, tak. I te procedury są zupełnie inne, stąd no, pewne rzeczy trwają, ale co niektórzy mówią, że warto poświęcić godzinę na etapie przygotowania więcej, bo w etapie realizacji może to skrócić znacznie. Więc jesteśmy na etapie przygotowań. Jest szansa, że tak naprawdę w lutym może być już przetarg. Ogłoszony główny przetarg, bo oczywiście powiedzmy chociażby wyłonienie wykonawcy na aktualizację dokumentacji, na inżyniera kontraktu. Te przetargi się odbywają, a ten główny przetarg... Czyli to już na wykonawcę po prostu konkretnie drogi, na prawda? Wykonawcę konkretnie. No potem drogi. Z tego co wiem też trzeba odczekać, gdyby były jakieś protesty nie, no, zgłaszane sama przez... procedura, znowu więc powiedzmy, ja myślę, że jeżeli na jesieni coś się drgnie, co w sensie zobaczymy maszyny, jakieś, to będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo to trudno wiedzieć, trudno przewidzieć. Na pewno zainteresowanie tym projektem będzie duże. Tak, no bo w związku to potężne z tym,
pieniądze. W związku z tym i firmę, no powiem, w tej chwili jesteśmy po przetargu na ITS, gdzie mieliśmy Krajową Izbę Odwoławczą. Wymiana oświetlenia, mamy jeszcze 1400 opraw w tym roku wymienić, również Krajowa Izba Odwoławcza. Znów firmy się tak, po prostu odwołują. Tak się składa, prawda? Że wygrywamy to, ale to nie zawsze idzie tak, tak jakby jest. Się chciało. Idzie tak, ale jasne. To przedłuża, przeciąga i powiedzmy te uspołecznienie wszystkich procesów, co jest z jednej strony bardzo ważne. Tak, i no mieszkańcy mają prawo się też wypowiedzieć. Mieszkańcy mają prawo, ale z drugiej strony i ja, broń Boże, nie neguję tego, natomiast... Tak, bo mogą wyniknąć różne sprawy. Każdy ma swoje interesy, swoje racje, każdy tak. ma prawo do tego, żeby bronić swoich interesów. My bronimy interesu publicznego, a ten nie zawsze jest w zgodzie z interesem indywidualnym. No i czyli teraz pogodzenie tych dwóch spraw powoduje, że no, pewne rzeczy się przeciągają, a przede wszystkim no, nie chcielibyśmy kogoś skrzywdzić nawet dla dobra innych, więc musi to być oczywiście. Bardzo... Bo to też może oznaczać wstrzymanie wszystkiego, sprawy sądowe i tak dalej, ale i tak dalej. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Czyli reasumując, jak sądzę, jak nas pan odwiedzi powiedzmy we wrześniu, to może już jakieś konkrety będą. No myślę, że we wrześniu to już no będziemy tak. tutaj znacznie. Otwierać szampana. No na szampany to poczekamy no do tak. 2022 no, roku. Zgadza ale, się. Ale, to już podwójnie. Ale jak już wiadą maszyny, no to już będzie, tak, już będzie to poważna już będzie sprawa. Ciężej, poważny krok. Ciężej się poruszało już. Po Wałbrzychu, bo tu właśnie. Musimy my tutaj teraz tak radośnie sobie gaworzymy o obwodnicy, a to na pewno będzie pandemonium dla mieszkańców, bo nie tylko przez nieużytki ta droga przebiega, ale też przez zamieszkałe gęsto obszary. Przede wszystkim więc... to jest z jednej strony bardzo istotny węzeł dla aglomeracji, powiedziałbym, bo to jest Rondo Tesco. Tak, to nie tylko Wałbrzych, ale no, właśnie... Teoretycznie tak. poza Wałbrzychem, bo tak. Rondo Tesco jest w gminie Szczawno, ale dla, no, bardzo istotne dla komunikacji dla bardzo dużego obszaru. I z drugiej strony powiedzmy Plac Grunwaldzki czy okolice Placu Grunwaldzkiego to następny bardzo istotny węzeł, a jeszcze okolice Dworca Miasto, gdzie będzie też to dalej i musimy sobie zdawać sprawę, że żeby tą inwestycję zrealizować w ciągu tak krótkiego okresu czasu, bo dla takiej inwestycji to jest naprawdę bardzo krótki okres czasu. 4 lata są planowane. Tak, to prace powinny być na wielu frontach jednocześnie i w związku z tym na pewno będą niestety utrudnienia, za co już dziś mogę przeprosić, ale... No, ale tak, ale, coś trzeba poświęcić, żeby coś osiągnąć. Ale nie ma innej rady po 2022, kiedy to zrealizowane, to Wałbrzych powinien w ogóle zapomnieć odetchnąć. O pojęciu korek. Chociaż dziś to jest często w ocenie ludzi, którzy są chociażby z Wrocławia, że twierdzą, nie, no, że Wałbrzychu mówię, nie ma. Jakie tu, jakie tu u was są korki, to prawda. Jednak tak, no, znając proporcje, nawet... to rzeczywiście dla Wałbrzycha jest to swego rodzaju zbawienie. Panie dyrektorze, i kolejna inwestycja taka obwodnicowa, można by rzec, która nam się szykuje, ulica 1 Maja i obwodnica potem Boguszowa. Wałbrzych tutaj jest, że tak powiem, współautorem tej koncepcji. Co tutaj słychać przy tej inwestycji? Bo wiem, że już pewne te przeszkody formalne zostały pokonane, pieniądze są przyznane. Kiedy to się zacznie i kiedy mieszkańcy już tutaj odczują poprawę? No bo trzeba przyznać, że ulicą 1 Maja trudno się jeździ, bo była nietknięta.
czekając na rozstrzygnięcie. Była nietknięta, czekając na rozstrzygnięcie z jednej strony, ale z drugiej strony przypomnę, że to jest już jedna z ostatnich dróg wojewódzkich na terenie Wałbrzycha, która nie została w całości przebudowana, bo w części również 1 maja jest przebudowana. 1 maja 2 armii to są, powiedzmy, takie praktycznie dwie... Czekające na zmiłowanie, ja powiem, nie określiłbym tak, bo od 2012 roku naprawdę wszystkie główne ciągi komunikacyjne Wałbrzycha zostały przebudowane, bo są w trakcie. Oczywiście ja nie twierdzę, że zarząd dróg siedział i nic nie robił. No, nie, robił co przepraszam, innego. Ale no, dlaczego oczywiście. 1 maja? Bo to z jednej strony to czekaliśmy oczywiście na tą decyzję środowiskową, ale dlaczego nie robiliśmy wcześniej chociażby cząstkowych remontów tam? Pamiętamy, że jest barierka, zwężenie i wszyscy mówią, no przecież to można, jak długo jeszcze, przecież to można było. Być może część mieszkańców Wałbrzycha nie wie, że 1 maja w większości, tam mówimy o tym odcinku od skrzyżowania z drugiej armii do zachodniej, w większości biegnie nad rzeką Sobięcinka. W jezdni biegnie rzeka, a na rzece jest droga, więc wybudowanie, wyremontowanie to jest poważne wyzwanie i dlatego po prostu nie opłacało się częściowo rozgrzebywać, wręcz wydawać pieniądze. Było częściowo, bo to mówię, jak jest sprawa niemożliwe. No oczywiście można było tam jakąś prowizorkę robić, ale na pewno nie naprawdę. Naprawiłoby to sytuację. A naprawi kiedy? Czy już tutaj jakieś możemy terminy określić? W tej chwili trwa formalna ocena wniosku, ponieważ to jest tak zwany tryb pozakonkursowy, więc teoretycznie pieniądze są, ale formalnie muszą być przeprowadzone znowu procedury, więc cały SIWS, cała dokumentacja trafiła do tak zwanej IZ-ki, czyli instytucji zarządzającej. Później musi to sprawdzić jeszcze instytucja pośrednicząca aglomeracji wałbrzyskiej. Następnie zostanie podpisana. Tak, nie, bo tu mówimy o sytuacji takiej, że powiedzmy ten odcinek Wałbrzychu w 85% finansowany będzie ze środków pomocowych, a w 15% z budżetu miasta od zachodniej obwodnica Boguszowa-Gorc w 85% ze środków zewnętrznych, a w 15% ze środków marszałka. A jeszcze marszałek. Czyli taki montaż finansowy. Montaż finansowy, montaż wykonawczy, tak, więc tu tony papieru. Uzgadnianie z różnymi instytucjami. Myślę, że również w lutym zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Aha, czyli z tym, może że być będzie takim to momentem. Znowu taka, bo powiedzmy ta trasa sudecka składa się z takich trzech w zasadzie odcinków. To jest budowy nowej obwodnicy Boguszowa, przebudowy ulicy Zachodniej i 1 maja do 2 armii i ulicy Kamienieckiej, to jest w drugiej części Wałbrzycha wylot na Jedlinę. I o ile wylot na Jedlinę, tam planujemy rondo, dwa pasy ruchu pod górę z pasem wolnego ruchu, oczywiście ze ścieżką, w standardzie wałbrzyskim to... Czyli ale super i tu wygodne. Będziemy na początku lutego już otwierali oferty na wykonanie i tam jest dokumentacja i no, chcielibyśmy, żeby to do końca roku zostało wybudowane, ten odcinek. O tyle przebudowa 1 maja i obwodnica Boguszowa-Gorc to jest w układzie zaprojektowanym
zaprojektuj, wybuduj i z terminem realizacji do 2022 roku, więc w tym roku najprawdopodobniej oprócz tych rozbiórkowych, pewnych przygotowawczych prac fizycznie nie zobaczymy najprawdopodobniej, bo będą prace dokumentacyjne dopiero trwały. Tak czy inaczej czeka nas jakieś takie drobne pandemonium, to może jakieś lepsze wieści z ulicy, z Alei de Gaulle'a w dzielnicy Szczawienko, która łączy Szczawno i tamte okolice ze strefą ekonomiczną, bo tam prace trwają, ale tak wygląda, że się pomału posuwają. Czy to wszystko jest planowe? Czy były jakieś niespodzianki? Były niespodzianki tam, no między innymi o 2-3 tygodnie musieliśmy przesunąć termin, tak zwany kamień milowy, czyli taki pośredni termin, ze względu na no, światłowody, na konieczność przełożenia światłowodów, infrastrukturę, która nie była ujawniona w mapie zasadniczej, no jakieś no, tak, tam takie, no, tak, takie tak rzeczy zdarza, się zdarzają. A oczywiście cały czas trwają prace, ale pewne prace nie mogą być wykonywane przy takich temperaturach. Między innymi te warstwy bitumiczne nie pozwolimy, żeby były wykonane powiedzmy w złych warunkach no atmosferycznych. No tak, bo to potem bo się to, szybko rozsypie. Więc mówię, te kilka tygodni przedłuża w cyklu samego wykonania, ale w tym momencie wchodzimy już w terminy wiosenne i na wiosnę dopiero będzie przełożenie ruchu i będzie ten drugi pas. I będzie kontynuacja. Natomiast to jest istotne, że cały wiadukt będzie też już zrobiony i to, co często jest widoczne i to jest, ja to powtarzam może jak mantrę, że jak buduje się dom, to opinia, to, ale to jest tak, na pewnym etapie nie widać rozgrzebane fundamenty, dziury, błoto, tak nic się wydaje, nie dzieje. Że nic się nie dzieje. I nic tak. się nie dzieje. A pewnego dnia wyrastają mury i się zdziwiło, o jak przyspieszy. Tak. Nie, taka jest mniej więcej technologia. Tu też musimy najpierw wykonać pewne prace związane z infrastrukturą. Tu jest właśnie ta jeszcze praca innych gestorów, czyli gestorów sieci, którzy muszą wykonać wymianę swoich. Tak, bo to nie tylko drogowcy, ale tak, inne no, instytucje. Chcemy, jak zostanie zrobiona droga, żeby ona nie była już później naruszana. Żeby ją rozkopywać, tak, bo telefonia, bo wodociągi, bo coś tam. Oczywiście nawet kosztem przesunięcia pewnych terminów musimy dograć tak. To też jest ogromny wysiłek, czy to dla wodociągów, czy i Tauronu, telekomunikacji i tak dalej. Żeby proponowanym przez was terminie po prostu. Tak, prawda? Że bez względu na to, czy mają środki, czy nie mają, czy planowali, muszą czy nie planowali. Zrobić. Muszą Zgadza to się. Zrobić, żeby to było. To jest Jasne. Naprawdę... Właśnie, bardzo często niewidoczna, mrówcza praca, żeby doprowadzić do tego... I niezbędna po prostu. Ale, oczywiście, tak. ale tego nie się... widać, natomiast ta położona warstwa ścieralna dopiero daje efekt, krawężniki, warstwa, ale to jest tak, ostatni etap pasy, wielu... Wtedy można się cieszyć. Tak. Jasne. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Oczywiście trzymamy kciuki za sprzyjającą aurę, żeby przynajmniej na de Gaulle'u można było coś tam, można było po prostu prowadzić zaplanowane ale, prace. Przepraszam, ale... jeszcze jedno zdanie, więc właśnie to o tyle była istotna inwestycja i nam zależało na wykonanie tego przed fizycznym wejściem w rondo Tesco, żeby tu udrożnić Lelewela, Gagarina, żeby, że tak powiem, tak, no bo to już tam jest zrobione, bardzo tak, pięknie. To jest zrobione, tu zrobimy i wtedy podzamcze będzie skomunikowane. Będzie skomunikowane bez problemów. I nie będzie, mieszkańcy nie będą musieli jeździć przez Szczawno, żeby czy długo, żeby odciążyć tamten kierunek tutaj
to wszystko zostało zrobione. To wymaga bardzo precyzyjnego planowania i oczywiście tu trzymamy kciuki, żeby to się wszystko jakoś sprawnie udało, a opowiadał nam o tym wszystkim Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Niebawem będzie super, przeżyjemy korki, ale będziemy mieć obwodnicę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Jeszcze raz przepraszam i proszę o jeszcze trochę cierpliwości. Dziękuję. Dziękuję.